Kiedy Józef Piłsudski wraca z Magdeburga w 1918 roku, w aureoli męczennika sprawy narodowej i męża stanu, może oprzeć się na tych kadrach wojskowych i kadrach politycznych tych ugrupowań Lewicy Niepodległościowej i kadrach wojskowych Polskiej Organizacji Wojskowej, które tworzą zaczątki siły zbrojnej. W ciągu kilku dni przejął najwyższą władzę wojskową w państwie i najwyższą władzę cywilną w państwie, bo już 11 listopada został wodzem naczelnym. Rada Regencyjna, która przecież została ustanowiona przez zaborców, przekazała mu tę władzę i 14 listopada ta sama Rada Regencyjna przekazała mu odpowiedzialność za powołanie rządu narodowego. Ten urząd najwyższego, można powiedzieć, dyktatora w państwie 22 listopada został określony nazwą naczelnika państwa. Józef Piłsudski w ten sposób świadomie nawiązywał do tytułu naczelnika Tadeusza Kościuszki, ostatniej, można powiedzieć, głowy państwa i osoby, której rękach znajdowała się najwyższa władza cywilna i wojskowa w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Józef Piłsudski tę swoją władzę wykorzystał nie do umocnienia niej samej, tylko zarządził wybory do pierwszego od czasu powstania listopadowego Sejmu. I ten Sejm uchwalił konstytucję, która mieściła się na pół kartki papieru. I ta konstytucja zapewniła stabilność rządów w państwie aż do 1922 roku. I te rządy sprawował Józef Piłsudski w okresie formowania państwa, budowania zrębów armii, kładzenia fundamentów pod odrodzenie Rzeczypospolitej, budowy wszystkich instytucji państwowych, których wcześniej nie było. Można powiedzieć, że w te 4 lata odrabialiśmy zaległości XIX-wieczne, które kształtowały wszystkie nowoczesne państwa europejskie. Wreszcie to jest realizacja programu paryskiego Polskiej Partii Socjalistycznej. 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia chorobowe, zakaz pracy dzieci, powszechne nauczanie, pełnia praw politycznych kobiet. Jedyny warunek z dawnego programu nie został zrealizowany. Józef Piłsudski nie wprowadził zasady uspołecznienia własności prywatnej, uznając, że własność jest również jednym z istotnych elementów wolności osobistych. A równocześnie toczyła się wojna o granice Rzeczypospolitej, w tym wojna z najgroźniejszym najazdem bolszewickim. Jako wódz naczelny Józef Piłsudski dowodził w kilku operacjach przeprowadzonych w 1918 i 1919 roku. I to operacjach kluczowych. I dlatego Komisja Generałów Wojska Polskiego 19 marca, a więc w imieniny Józefa 1920 roku, postanowiła wodzowi naczelnemu Wojska Polskiego przyznać tytuł Marszałka Polski. Natomiast buławę za zwycięską wojnę, buławę wodza naczelnego, otrzymał 14 listopada 1920 roku. Okres 1918-1922 to jest, można powiedzieć, apogeum chwały Józefa Piłsudskiego. Wszystkie jego działania w tym czasie były skupione na konsolidacji i państwa, i armii. Wszystkie gesty odwołujące się do tradycji, kiedy Józef Piłsudski wprowadza się do Belwederu w rocznicę powstania listopadowego. Wcześniej przyjmuje tytuł naczelnika państwa w nawiązaniu do naczelnika Tadeusza Kościuszki. Wydaje rozkaz o przyjęciu do wojska wszystkich powstańców styczniowych właśnie w rocznicę powstania styczniowego. A więc można powiedzieć, pokazuje wojsku i państwu, jesteśmy kontynuatorami walki o niepodległość. Wreszcie zorganizowanie Święta Zjednoczenia Armii. Nazywano je potocznie Świętem Trzech Józefów, kiedy to Józef Piłsudski, Józef Haller i Józef Dowbor-Muśnicki w Krakowie stawili się przy płycie naczelnika Kościuszki, meldując mu, że Wojsko Polskie jest zjednoczone i działa w imię interesów niepodległej Polski. To wszystko miało niwelować
różnice i polityczne, i mentalne, które powstawały w okresie zaborów, pokazywać, że odrodzona Rzeczypospolita jest tym, o co walczyło poprzednich kilka pokoleń Polaków. Takich gestów, takich sytuacji było mnóstwo, a więc konsolidacja, dążność do koncyliacji i przede wszystkim rozległość horyzontów.